Halloween może już minęło, ale jest coś, co nie może mnie ominąć, a mianowicie Halloweenowa edycja Star Stable. Pisaliście mega dużo komentarzy na ten temat pod moimi filmami. Zagraj Martyna, zagraj w Halloweenową edycję, więc zrobię to i słuchajcie, nawet samo Star Stable odezwało się do mnie, żebym to zrobiła, dlatego ten film powstaje we współpracy ze Star Stable. A kto jeszcze nie wie, co to Star Stable, to gra o koniach pełna przygód. Ci, którzy nie wiedzą, zaraz wszystko wyjaśnię, a ci, którzy wiedzą, zapraszam do wspólnej Halloweenowej zabawy. Zabawa. Trudno nie zauważyć, że jestem wróżką, a wiecie, co potrzebuje wróżka? Konia! Także Star Stable to będzie idealna gra, a poza tym koń to najlepszy przyjaciel. Sorry, ale widzieliście jakąś wróżkę albo księżniczkę, czy kogokolwiek, kto się nie przyjaźni z koniem? Bo ja nie. Takie szybkie przypomnienie, jakby ktoś grał pierwszy raz. Wiem, że wielu z was jest stałymi graczami, ale słuchajcie, nie dość, że jako nowi gracze macie bezpłatny prezent w grze, a do tego, jeśli użyjecie linka z mojego opisu, dostaniecie 7 dni Star Rider Pass, która umożliwi wam eksplorowanie wszystkiego. Zobaczcie, już tutaj jest Halloweenowo, przygodowo, jest czarownica, jest wróżka, będzie się działa magia. Zanim ściągniemy grę na komputer, to tutaj sobie wybiorę imię. Jak może nazywać się wróżka? Mam ochotę nazywać się Heather, nie wiem czemu. Chociaż nie, Heather nie pasuje do wróżki, to bardziej pasuje do konia. Jacqueline, oczywiście. Jacqueline, wróżka Jacqueline. Rose Pulus. Jacqueline Rose Pulus. No, totalnie imię dla wróżki. A mój koń będzie Angel Demon. Wow! I co teraz? Grzeczny czy niegrzeczny? Myślę, że każdy z nas ma trochę w sobie aniołka i trochę demonka i to jest normalne. I zobaczcie, można tutaj sobie zmienić wygląd. O, taka blada by mi pasowała. Włosy to sobie zrobię chyba blond długie. Make-up jakiś, o, różowy. Tak, taki różowy, kolorowy. Oczy, niebieskie, życie królewskie, chociaż ja osobiście mam... O nie, zobaczcie, wróżka musi mieć taki jakiś dziwny kolor, taki złoty trochę. A konika zrobimy sobie... Nie można tego czarnego. O ja, ten wygląda ciekawie, ale chyba zrobię białego, no bo do wróżki taki biały będzie pasował. Chociaż on jest Angel Demon, więc w sumie albo zrobić go czarno-białego, albo biało-czarnego. Jak powinnam go zrobić? Biało-czarny czy czarno-biały? Trudne decyzje. Ale zrobię biało-czarnego, piszcie jak wy byście zrobili. Okej, i w tym momencie skończyłam rejestrację i gra automatycznie się pobiera. Easy peasy. Przyjdzie wam link potwierdzający na maila, może trafić do jakiejś innej skrzynki niż główna, na przykład do spam, bo czasem z gier tak przychodzi, więc nie martwcie się tym. Okej, mi się gierka instaluje. A wypiszcie koniecznie, za co przebraliście się na Halloween, czy zebraliście jakieś cukierki i tak dalej, co w ogóle sądzicie o tej tradycji i czy graliście już w Halloweenową edycję Star Stable, albo czy macie zamiar. Teraz czas, żeby to pisać. A, chyba nie wspomniałam jeszcze o tym, że możecie zostawić łapki w górę i subskrypcję, bo zaraz będziemy mieli 500 000. 500 000 to dla mnie bardziej magiczne niż te skrzydła. Dobra, zaczynamy zabawę. Cześć wróżko, dosyć mało wróżkowo wyglądasz jak na wróżkę. Może jakieś przebranko? Może jakieś... Halloweenowe. Kurczę, najgorzej tylko, że wiecie, że teraz zaczęłam niby od zerowego levelu tą całą sytuację. Także pozwólcie, że przeloguję się do swojego konta, na którym już takie podstawowe mi się zrobiłam i tak dalej, jakiś tam level mam. Ale chciałam wam pokazać po prostu, jak tutaj można założyć konto, albo jak zmienić look, czy dać fajną nazwę. 5 minutes later. Dobra, wróciłam do mojej postaci, czyli Margaret Strawberry Love. I słuchajcie, czas na Halloween, by wziąć udział w zabawie, przejedź przez portal. Wypróbuj nowe rekwizyty na wybiegu stajni złotych liści. Okej, okay. Powracają Nixie. Jakieś magiczne konie, zobacz. O matko, muszę gdzieś iść. Okej, okay, gdzie jest ten portal? Wszyscy tu mają dla mnie... A co to pan pieniążka pani trzyma dla mnie? Nie, nie chcę stworzyć swojego... W sensie chętnie stworzyłabym, proszę pani, klub jeździecki, ale nie mogę, bo muszę iść przez portal. Fajne dynie tutaj, spooky, spooky. Słuchajcie, ta Halloweenowa edycja trwa do 10 listopada, także jeszcze jest czas się nacieszyć tym świętem. Co tu Jenna chce powiedzieć? Oczywiście, że ty i ja i Finn możecie spędzić tu noc. Kosztuje to trochę, ale kiedy się obudzicie... Nie chcę tu spędzić nocy, ja w nocy będę tutaj, nie wiem, zwiedzać lasy, jakieś spooky rzeczy. Może kruk mi coś powie. Wrona Poe. Spooky muzyczka. Cześć, Wrona Poe, nazywają mnie, mówię ci, gdzie masz udać się? Ale raper. Okej, okay, dostanę pieniądze i w ogóle Wrona mi powie, gdzie mam iść. Nie kryją się ze strachu przemożnego, a ty do twierdzy galopującego. Idź do Kasper Ducha, bierz i zapytaj, o co chcesz. Kurczę, ja więcej się skupiam na tu rapowaniu niż... Portal! Wrona pokazała mi portal, dzięki ziom. Kasper nauczy cię grać, tak jak jej duchowa brać. Więc nie spóźnij się wcale, gdyż czekają cię mroczne portale. O, Magic Kittens Gang mnie chce do klubu jeździeckiego, okej. Okay. Magic Kittens? Coś dla mnie. Ale już, kochani, ja muszę iść do portalu.
Co ty robisz, Margaret? Dobra, szukamy portalu i ducha Kaspra. Ojej, ten portal, bo będzie ciężko. Dobra, słuchajcie, będę szukać na czuja, tak jak mi intuicja prowadzi. O, dom starego Jaspera? Nie, to chyba nie o to chodziło. Gdzie jest ten portal? Galopuj, piękna Ice Pine. Zobaczymy przy okazji, co tutaj się wyprawia w okolicy, jak to wygląda. Piękne wszędzie tutaj ozdoby. A tutaj nie wejdę. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Co mi się tu przerażyło? Widzieliście to? Przeraziłam się. Ale zróbmy to jeszcze raz. Portal! Moja niezawodna intuicja mnie tutaj doprowadza. Jestem w szoku. Brawo, intuicjo. Jesteś niesamowita. Naprawdę nie widziałam żadnej mapy, niczego. Po prostu pojechałam na czuja, skręciłam tutaj. Nawet nie słuchałam, co do mnie mówi, bo byłam zainterapowaniem. Oh my god! Kurczę, nie zdążyłam się przebrać na tę cudowną okazję. To się przebiorę potem i kupię jakieś rzeczy potem, ale teraz... What is going on? Co oni tutaj mają za kocioł Rafoniksa? Czy coś tam takiego? Obelixa. A, jak w filmie się czuję. Trochę przerażająco, ale ładną mam postać. Czemu do mnie jakieś... Słyszycie? Kasper, hej Kasper, jesteś trochę przerażający, a trochę... Trochę cute, może się zaprzyjaźnimy. Rany Julek, jesteś chyba sedną osobą, która dziś mnie szuka. Chodzi o gadającego ptaka? No tak, Wrona mnie tutaj przyprowadziła. O, zaliczyłam misję, dostałam hajs. Hej, gdy znajdziesz chwilę, porozmawiaj ze mną, chyba że potrzeba ci wskazówek. No, chętnie pogadam, ale możesz przestać tańczyć walking? Czy on mnie wyzywa na bitwę taneczną? Okej, dawaj Kasper, dawaj, 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 taki jesteś mądry? Ha? Kurczę, teraz zdałam się z tym gadkę, ja chciałam odbyć taneczną walkę. To zaraz przejdziemy do tanecznej walki. Dobra, może ktoś już ci mówił twierdzę grupującego, może nie, ale to miejsce mam lat. Galopujący to tutaj się gruba ryba. Siedzi w twierdzy cały rok, aż do jesieni, kiedy to może ruszyć na Jorwik, żeby narobić bałaganu. Widzicie te tańczące dynie? Zwykle goni za ludźmi, zaciąga zagubione dusze do twierdzy. Ja jestem tego przykładem. Biedny Kasper. Co robimy tutaj przez te wszystkie eony? Możemy stawiać czoła smutkowi, który nie pozwala nam przejść za światy. So sad. Kasper, przykro mi. Albo możemy sobie gdzieś posiedzieć i popsucić. A jeśli mamy szczęście, co parę lat możemy zorganizować przyjęcie, gdy galopującego akurat nie ma. Imprezka? Pisze się na to. To jak? Piszesz się na to? No, jeśli stwierdzisz, że wygrałam bitwę taneczną, to tak. Okej, wygrałaś. Ale przyznaj, że mam dobre dance movesy, ćwiczę je tu latami, no bo co mam innego robić za światach? Wyścig przez wspomnienia, przez czyjeś wspomnienia brzmi interesująco, przyznam. Zrobiłabym przerażającą wycieczkę po twierdzy i wyścig przez wspomnienia galopującego, ale nie wiem, czy mogę dwie rzeczy, więc zrobię wyścig. Tylko popatrz, galopujący ma tu portal do swoich wspomnień, niezły w nich bałagan, ale fajnie się tam ściga. Idź i się przekonaj. O, dostanę jakieś kamienie. No dobra, to co, mam iść przez portal znowu? Okej, galopuję do wspomnień! Nie, jak to powrót? Miałam przejść przez portal. Jest kilka portali? Gdzie jest mój wyścig? Czemu to jest tak ciemno? Czy to jest już ten wyścig? Czekajcie, ile jest tych portali? O nie, zaplątałam się. Dobra, widziałam tam chyba jeszcze jeden portal. O nie, znowu się zaplączę w krzaki. I ja cię kręcę. One eternity later. Widzę tam portal oraz tu portal. W tym portalu byłam, w tamtym nie, ale tu widzę, że od razu też jest jakiś ten znak, że ja nie wiem, mogę tam wejść? A nie, to nie jest portal, to jest jakieś dynia świecąca, pomyliło mi się. Gdzie jest ten wyścig? One eternity later. Ogólnie w grze chodzi też o to, żeby dbać o swojego konia, karmić go, nawiązywać nim przyjaźń i tak dalej. Ale w tym odcinku ja poświęcam uwagę halloweenowym po prostu zadaniom. Zaraz go gdzieś tam nakarmimy i tak dalej. Ale najpierw muszę zczaić te wspomnienia ziomka, który wie, gdzie te dusze. No jak tu jest pięknie, po prostu wow, jadę. O, mnie spadła. Widzieliście, belka spadła? Co za gość tam jest? Czekajcie, tam mnie coś prowadzi. Co tam gościu jest? Coś chce ode mnie? Oby mi znowu nie spadły kafelki. Oh my god! Prawie się zabiłam. Ja cię kręcę. Konie magiczne. Wow, ognisty ten jak dynia. Ten kościotrup, a ten nie wiem, ale fajny. Ale gdzie jest portal? Co? Co mi się dzieje? Co mi się dzieje? Widzieliście? Grząski grunt. O nie, jak ja tu przejdę. Jesus Christ, to jest to. Oh my god!
Nie wiem, to tylko magia mogła mi pomóc to przejść. To będzie to jakaś tragedia. Dobra, lecimy z tym dalej. Nie wiem, o co chodzi z tym portalem. A few moments later. No to co? Dalej, dalej, nogi gadżeta. O mój Boże, a wyłączcie mi tą mapę, bo ja nie widzę. A gdzie jestem? To jestem ja? Ja jestem na jakimś dziwnym koniu? Oh my god! Gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? Czemu nie jestem Martyną Zabawą Wróżką? Ice Pine, gdzie jesteś? Czemu to jest tak strasznie? Ale goście miał traumę. Gdzie teraz? Typie, co tu się dzieje? Ty chyba przeżyłeś jakieś... O matko, prądy elektryczne, no chyba nie. Och nie! O, wpadłam w ścianę. Go, go, dalej, dalej. Ale burza, co za przerażające warunki. Co tu się dzieje? Gdzie mam skoczyć, ziomek? No goście naprawdę miał trudne dzieciństwo. Dawa. Nie! Cofnęło mnie. Czy on nie ma głowy? Co mi tu? Sam się uderzaj! Teraz szybko, szybko, nie! I jedyne. A to zielone to ja chyba chcę, to kryształ jakiś jest. Ale nie wziąłam go, czemu? Co tu się dzieje? Dlaczego ta ścieżka przeświatu? Co tu jest grane? Czemu? Co to do mnie mówi, typie, co ty do mnie mówisz? Kto tu coś do mnie gada? Duchy jakieś? Typowa Martyna Zabawa na światach. I co znowu? A tu jakieś czarno-białe. On chyba w latach 60. żył. Oh my god! Tu już w ogóle nie chyba. O, to koloryzowane, słuchajcie, lata 60. koloryzowane. Przez ognie! Co ty gadasz, gościu? Nie! Spadam. Skok! No co to za droga ciężka jest? No co jak miałam to zrobić niby? Teraz nie mam jak się rozpędzić. No chyba ty jesteś jakiś ten. One eternity later. O! Dałam radę! Oby nie było więcej takich, bo to było naprawdę ciężkie. To było naprawdę hardkorowe i widzę, że wcale nie koniec przygód. Co nie mam teraz? Przeskoczę! Dałam radę. O! 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 Spadłam. Nie! Dałam radę. Dobra, jest, dobrze, ale zamieć, gościu miał problemy z żywiołami jakimiś, chyba nim się na Syberii wychowywał. Co mi tu wylatają? To wygląda jak jakiś koszmar senny w ogóle. Napiszcie mi swój najdziwniejszy koszmar senny, jaki mieliście w życiu. Co tu na grobki mi wyskakują? Sam sobie wyskakuj. Zaraz ukończę ten wyścig, zobaczycie, zobaczycie, wcale nie będę miała takiej kurde traumy, żeby ludzi trzymać w zaświatach. Wygrałam pewnie hajs, coś tam, nie wiem jak wyszłam w porównaniu do innych ludzi, pewnie średnio. Ale przebrnęłam w galopującym już tego tramę. Chodźmy zobaczyć tu śmieszną dynię. O, jakiś sklepik. Ej, ja tu chętnie coś kupię. A co to za śmieszna dynia? Ale śmieszna dynia. Ona jest tak śmieszna, że się śmieje. Shopping. Ja mogę się przebrać za dynię, czy mi stać? Mam 260 zł. Ale można za gwiazdki, a gwiazdek mam dużo. No dobra, no to za gwiazdki mogę ten kapelusz. Najlepszy był ten, ale nie stać mnie. O, to stać mnie, 20 zł to stać mnie na takie rajstopy. 47 zł stać mnie na taką dyniową tą, fajnie. Ale spódniczki. A nie, to siodło. Myślałam, że to spódniczki. No dobra, słuchajcie, decyzja podjęta. Biorę czapkę dynię. Kurczę, chciałam mieć cały strój dyni, ale drogie są. Mój kask dynia założony. Czy w tym sklepie dostanę coś innego? Dzień dobry, pani, co tam? O, wszyscy mają serio imprezkę, wow! O, za gwiazdki, tak! To mnie stać! Jakieś paczki z proszkami dla zombiującymi. Proszek, szkielet, aha, chyba wiem o co chodzi. Paczka z magicznym proszkiem na wszystkie twoje potrzeby? No, oczywiście, że chcę. Okej, okay. A mogę kilka? I wezmę ten szkieleton. A to co? No to też chcę. I to też chcę. To były dobre zakupy. No dobra, słuchajcie, potem się będę przejmować z tym, jak zmienić ten wygląd, ale ma tu fajny. Pójdę do jakiejś postaci jeszcze. Ej, nie wchodź we mnie. I po prostu może jakąś kolejną misję. Żywa dusza w tym okrutnym miejscu. Czy przyjmujesz zadanie z wylot? Porozmawiaj z uwielbioną duszą za 5 zł na ok. Ja nie miałem tyle szczęścia, nie zawsze byłem taki. Kiedyś galopujący Thompson przymierzał Jorwik polując na wszystkich, którzy weszli mu w drogę. No, straumatyzowany gość na maksa. Ja byłem jednym z tych nieszczęśników, którzy zginęli z jego ręki. Wyrwał mnie z mojego ciała, zaciągnął tutaj. To wspomnienie wciąż mnie dręczy. Ostro. Nadal dobrze pamiętam, jak mi porwał. Powinien był się domyśleć, gdy pojawiła się dziwna magła, a za plecami słyszałem tełtent kopyt. Nie miałem jednak nawet czasu, by się odwrócić, już mnie złapał. Ja nie potrafiłem uciec, ale w tobie wyszłam coś innego. Może ty, Ice Pine, zmienicie bieg tych wydarzeń. Być może tobie uda się uciec, choć ja temu nie podołałem. Ja mam skąd uciekać? O co chodzi? Jeśli chcesz spróbować uciec przed ręczącymi wspomnieniami o galopującym, mogę się podzielić z tobą tym brzemieniem. No ok. Już? I tyle?
Okej, that was easy. No cóż, wszystkiego dobrego, kolego. Przykro mi, że cię to spotkało. Mam nadzieję, że teraz jak się wygadałeś, to jest ci lżej. Okej, pogadałam z ziomeczkiem, ale jeszcze wydaje mi się, że ominęłam jeden sklepik, bo z tego, co słyszałam od Miss Agi, to można kupić maskę. Ja bym taką maskę sobie zakupiła. I gdzie? Gdzie? U tego byłam. Aaaa! Przepraszam, tutaj chciałabym się zatrudnić i za Ladą pracować. Dobra, zobaczmy sobie od najwyższej ceny. A, nie jest tak źle. Niektóre kosztują dużo końców, ale ogólnie można sporo za gwiazdki kupić. Piesek! Dobra, zobaczcie, jak ja bym wyglądała w takiej masce UFO ekstra. O, patrzcie, nawet jest Paweł Malinowski. I żaba. A tu takie przerażające. Kościotrup. Bojack Horseman? O, to jest mocno przerażające. Kurczę, nie wiem, taki ptak? Kotek! Dobra, prosta sprawa. Bierzemy kotka. No jazda, to jest wygląd idealny. W końcu jestem w Magic Kittens Club, no nie? Więc pasuje do mojego klubu jeździeckiego. Możecie pisać w komentarzu, w jakim wy jesteście. Dobra, pozwiedzajmy sobie dalej. Może spotkamy jeszcze kogoś, kto da mi jakąś misję. Znowu jakiś portal. Co tu jest? Grono, ognisko jakieś i maty do jogi? Co oni tam ćwiczą sobie stretching? Kim ja tu gadam z ogniskiem? Chyba już mi odbiło. Aha, muszę jeszcze w ogóle zejść ze swojego konia. No ok. Co? Co ty robisz? Martyna? Czy co ty pijesz w ogóle? Martyna, nie poznaję cię. Okej. Co jest grane? Czy wy to widzicie? Robię screenshoty, nie? To leci na miniaturkę. Odwaliło jej. Ale dobre mówcy. Czyli widzicie, serio brałam udział w pojedynku tanecznym. Dobra, wsiadam na konia i lecimy przez portal, chociaż nikt mi nie mówił, że mam tam iść, więc nie wiem. Dalej. Nawiedzony szlak. Okej. Niby tylko gra, ale trochę przerażające. A ty, gościu, co? Nie skacz! Czy podziwiasz widoki? Okej, znowu kolejna misja. O matko, bardzo dziwne, jego córka pętało. I co, nie ma żadnego zadania dla mnie? Nie ma żadnego zadania, tylko gościu chciał mi powiedzieć swoją historię. No to sorry gościu, jak współczuję sytuacji, ale zaciąłeś się na innym temacie. Ile tutaj duchów? A tu kolejna tańczy. Cześć dziewczynko. Okej, tutaj chyba jego córka. Wszędzie ten motyw sztormu. Czy ktoś mi da jakąś misję? Dobra. Idę gadać z sową. Przytulam sowę? Ooo! Fajnie, że się polubiłam z sową, tylko że w ogóle zacięłam się teraz na jej przytulaniu. Tam jest jakaś magiczna pajęczyna. Już cofaj się, bo ta sowa cały czas chce się przytulać, jakby ja chętnie poprzytulałabym wszystkie zwierzątka, ale po prostu mam tutaj sprawę do załatwienia. Czemu ta pajęczyna się świeci? Pajęczy jedwab. Wzięłam go sobie, okej. Dobra, biegnę dalej. Chyba jak jest misja, to powinien... ktoś wykrzykiwać coś do mnie, w sensie jakiś wykrzyknik powinien być. Ło, matko, stado wilków. Jeny, co tu jest grane, gościu. Chyba stąd czas zawiec. Nawet nie wiem, jak stąd wyjść za bardzo. Okej. W końcu. Co cię sprowadza, Margaret? Nie wiem. Może ty jej spiję na odpoczynienie zdrowia przed wyruszeniem dalszą drogę. Przy ognisku jest naprawdę przyjemnie. To są normalni ludzie, nie duchy? Okej, tutaj pani mówi, że spoko, można sobie posiedzieć, ale że będą straszne historie. No dobra, posłucham. Dobra, zagubione krzyki, 12 kobiet, ocaliło... Coś tam, oj, coś gorszego im się stało niż utonięcie. Zgina w górach, ale słychać jej głos. I nawołuje swoje kompanki. Tutaj ta z nim dyskutuje, że tam oszalała. O matko. Dobra, słuchajcie, jakby tu oni mi powiedzieli straszne różne historie w ogóle, ale jakby wciąż to nie jest dla mnie misja. Także sorry mates, ale spadam stąd. A wasza historia to plotka. Biegnę dalej. Tylko w którą stronę? Okej, zawalający się las. Dobra, czas chyba zerknąć na mapę. Jeny, jestem jakimś wygwizdowiu. Dobra, ciekawe, czy jak się wyloguję i zaloguję, to... A few moments later. Nie, dajcie jakiś kod na wrócenie. Okej, wezwę podwózkę, proszę, żeby było mnie stać. Jezu, jak dobrze jest taka opcja. Już zabłądziłam, już się trochę przestraszyłam. Dobra, lecę jeszcze raz do tego samego portalu i jeszcze raz intuicyjnie postaram się tam trafić, chociaż teraz już nie powinnam wiedzieć, jak tam iść. Nie wiem, czy w ogóle dobrą stroną wyszłam. I co, już tu poszłam w lewo? Nie, tu dom starego Jaspera mnie naprowadził, no bo stary Jasper brzmi prawie jak Kacper, a miałam pogadać z Kacperem, więc taka logika tutaj nastąpiła. I teraz tu nie mogę przejść, więc idę w lewo i jestem... Tak? Jestem...
god. Dobra, podwiedzamy sobie jeszcze chwilkę i nie wiem, piszcie w komentarzach, co jeszcze można tutaj ciekawego porobić. Co było dla was najfajniejsze w tej edycji halloweenowej. Ja to uważam, że naprawdę dałam radę, nie? Jakby zrobiłam wyścig itp. itd. Dobra, i co tu jest? Można tu skoczyć? Czy ja się topię teraz jakimś zielonym? Czy ja się... Czy to było... Co jest? Co to miało być? Nie, no ja nie mam czasu teraz na ratowanie zaginionych duszy. Ale jest takie zadanie, jakby ktoś chciał wziąć udział. W tym momencie ja już po prostu za dużo nasłuchałam się strasznych historii, gadałam z duchami. I co jeszcze? Kurczę, nie jestem jakimś łowcą dusz. Dobra, przejdę się dookoła tego budynku. O! Strach na wróble ma dla mnie zadanie. Mam odzyskać okruchy duszy. Znowu jestem w wyścigu? Dobra. One, two, three, go! Ty, widzicie? Wiedźmy tam lecą. Jak z Harry Potter normalnie. Gdzie? Tu! Zawrotka, zawrotka, koleżanko, I spy. W ogóle nie wiem, kiedy ostatnio widziałam na żywo strachy na wróble. Kiedyś u dziadków na wsi może, ale i tak nie wyglądały tak jak te, tylko tak inaczej. Dobra, ja koń... Och, proszę, czemu kamień mnie ominął? Czy... Mogę cofnąć się? Dawaj kamienia. Dlaczego? Jeszcze raz, kurczę, sami jesteście za późno. Tu od razu jest kamień, patrzcie. Tu jest kamień i teraz biegnę. Czas minął? To ile mam? 5 sekund? Ale dali mi tego kamienia, czy nie? Bo już nie widzę go w tym samym miejscu. No dobra, lecę, lecę, ale proszę mi tutaj kamyczka podarować. Gdzie mam iść? Zaraz mnie cofną znowu. Gdzie mam iść? O nie! Deszcz meteorytów! Co we mnie rzucają te wiedźmy wredne? Usypiacz! Nie, proszę mnie tu nie atakować! Pani wiedźmo, proszę tutaj. Ale hardcore. Ale jestem oddzielna Martyna Zabawa, Margaret. Co wy, kurde, gościu? Uspała mnie, czyli zwolniła mnie. O nie. Gdzie teraz? Nie widzę strzałek. Czyli źle pobiegłam. I kończy mi się czas zaraz na wyścig i mi anulują. Dobra, opuszczam ten wyścig. Gadałam z duchami z zaświatów, biegłam po jakichś ciężkich wspomnieniach jakiegoś gościa, który w ogóle porywał duszę jakichś ludzi. Z wiedźmami, strachami na wróble, dyniami, kościotrupami, no po prostu dzisiaj to był jakiś odlot. Także ja teraz muszę iść, nie wiem, obejrzeć jakieś różowe, słodkie rzeczy, żeby po prostu wyrównać adrenalinę i strach z jakąś taką pozytywną energią. Ale oczywiście bardzo dobrze się bawiłam i mam nadzieję, że wy też bawiliście lub będziecie bawić w tej nowej aktualizacji. Do 10 listopada możecie zagrać. Jeśli nie macie jeszcze Star Stable, to zapraszam do skorzystania z mojego linku, żebyście mieli jakieś gratisiki. Jak macie jakieś protipy co do Star Stable, to piszcie w komentarzu. A jeśli jeszcze mało wam zabawy, to tu macie poprzedni film, a tu jeszcze inny film i na środku subskrypcja. Lecę stąd. Bye!